Boże, ta wrona jest straszna. Nie przeszkadza mi ona, niech se wrona kracze. Tak, my tu o siatkówce, a Andrzej wrona z tyłu kracze, dokładnie. Pozdrawiamy pana Andrzeja. Czołem klasa. Reprezentacja Polski w siatkówce to dzisiaj faworyt każdego dużego turnieju, ale nie zawsze tak było. Największe sukcesy osiągaliśmy w latach 70., a potem mieliśmy 30 lat suszy. I zaczęła się ta drużyna odradzać dopiero na przełomie wieków, a to za sprawą dwóch zawodników. Przede wszystkim dwóch zawodników, bo było ich oczywiście więcej, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Niestety ich potencjał nie został do końca wykorzystany i nie osiągnęli tyle, ile by mogli, na ile mieli umiejętności, ale mimo wszystko ich wkład w rozwój siatkówki i powrót na szczyt jest niepodważalny. Dlatego jak chcecie się dowiedzieć, no to zapraszam. Na miejsca. Gotowi. Start. Dzisiejszy odcinek jest oczywiście o Dawidzie Murku i Sebastianie Świderskim, a tych dwóch panów łączy nierozerwalna siatkarska więź tak naprawdę od urodzenia. Urodzili się w odstępie miesiąca w jednym powiecie, 20 km od siebie, więc byli na siebie skazani od zawsze, ponieważ dwa tak ogromne talenty w jednym miejscu nie zdarzają się zbyt często. Panowie grali najpierw przeciwko sobie, a potem także razem w jednej drużynie w reprezentacjach juniorskich województwa, makroregionu, a później także i kraju. W początku więcej szczęścia miał Świderski, który w 1995 roku trafił do Stilonu Gorzów i mógł występować w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym czasie Murek grał jeszcze na zapleczu tej najlepszej ligi, co nie przeszkadzało mu w osiąganiu dużych sukcesów z reprezentacją juniorską, z którą zdobył m.in. Mistrzostwo Europy i Świata. Murek zadebiutował w reprezentacji 14 września 1996 roku w przegranym niestety 3-2 meczu ze Słowacją. Był to pierwszy mecz reprezentacji po nieudanych dla niej Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Z kolei Świderski musiał na swój pierwszy występ jeszcze trochę poczekać, ale nie tak długo, bo miał on miejsce w grudniu tego samego roku, również w przegranym meczu z reprezentacją Izraela. Kiedy w 1998 roku reprezentację przejmował Ireneusz Mazur, postanowił postawić na swoich zawodników, czyli tych juniorów, z którymi jeszcze niedawno zdobył tytuł Mistrza Świata do lat 20. I nie od razu, ale zaczęło to przynosić wymierne skutki, ponieważ młodzi, utalentowani, bardzo przebojowi chłopcy zaczęli się ogrywać na międzynarodowym poziomie i zaczęły pojawiać się pierwsze poważne dla tej reprezentacji propozycje, czyli udział w turnieju Ligi Światowej, a później w zorganizowaniu finałów tejże ligi, co było bardzo dużym wyróżnieniem i czymś, czego wcześniej w polskiej siatkówce długie lata nie doświadczaliśmy. Nasi główni bohaterowie byli w tym czasie już uznanymi na polskich parkietach siatkarzami, choć na swoje największe sukcesy musieli troszkę, choć nie dużo, poczekać. W 1996 roku Murek był już zawodnikiem AZS-u Częstochowa, z którym w 1997 sięgnął po tytuł Mistrza Polski. Padało. Trigger w roli rozgrywającego. Murek przełamał jednak ten blok. Mieli kłopoty. Teraz akademicy, by rozegrać tę piłkę, by to się zakończyło szczęśliwie, a zakończyło się jednak skutecznym atakiem. Idą Dawid Murek na zakończenie. No to już jest w takim razie skuteczny. Sielak. Węculewicz. Murek broni, podniósł piłkę. Nowak po bloku. Piłka poza polem gry. Jawal AZS Częstochowa mistrzem polskim. Mocno Starkędzierzyn Koźle wicemistrzem Polski. W tym samym sezonie Świderski i jego Stilon Gorzów wywalczyli Puchar Polski. Dwa lata później, w sezonie 98-99, Murek znów został mistrzem kraju, natomiast na najniższym stopniu podium stanął ten drugi, Świderski, który rok później wywalczył z kolei srebrny medal, przegrywając w finale z zespołem Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle, do którego po tym roku się przeniósł. W sezonie 99-2000 Świderski został najlepszym zawodnikiem ligi, natomiast Murek najlepszym zagrywającym. Po tym roku
ta najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce zmieniła nazwę z Ekstraklasy na Polską Ligę Siatkówki, a później, kilka lat potem, przemianowana została na Plus Ligę. W latach 97-2003 mistrzem kraju zostawał zawsze ktoś z dwójki AZS Częstochowa albo Mostostal Azoty Kędzierzyn Koźle, a w sezonach 97 oraz od 99 do 2003 w meczu finałowym grał ktoś z dwójki Murek i Świderski. Prawdziwy popis umiejętności tych zawodników to lata 2001-2003, kiedy trzykrotnie z rzędu spotykali się w finale i trzykrotnie z rzędu lepszy okazał się Świderski ze swoim Mostostalem Azoty. Natomiast nie przeszkadzało to Murkowi wyrosnąć na lidera reprezentacji Polski, która zaczęła osiągać coraz lepsze wyniki we wspomnianej już wcześniej Lidze Światowej. W fazie grupowej, interkontynentalnej, Polacy trafili na reprezentację Portugalii, Argentyny i Brazylii, która już niedługo miała rozpocząć najdłuższą dominację w historii całej tej dyscypliny. Natomiast jeszcze wtedy w meczach właśnie na terenie Brazylijczyków Polacy raz wygrali 3-0, raz przegrali w tiebreaku 3-2. I mimo tego, że reprezentacja Canarinhos miała już zapewniony udział w tej fazie finałowej, ponieważ byli organizatorami, przyjechali do Polski w najmocniejszym składzie ze wszystkimi swoimi gwiazdami, ponieważ chcieli się odegrać za tą porażkę 3-0. Niestety im się to nie udało. Oba mecze Polacy wygrali w tiebreaku 3-2, a w drugim z nich to, co zrobił Murek, to przeszło do historii siatkówki. Stanął w polu zagrywki, kiedy Brazylia prowadziła 7-3, a zszedł z niej, kiedy Polacy wygrywali 8-7. I pomogło to nam w dużym stopniu wygrać cały mecz, ponieważ tiebreak zakończył się wynikiem 15-12. W tej fazie już finałowej, tak jak wspominałem, Polacy wywalczyli 5. miejsce, co było bardzo dobrym wynikiem. Murek. Naprawdę to jest człowiek o zimnych nerwach. Świetnie nabiten kurta. Żywa musi rozegrać. Postawić blok. Out, out. Wspaniały. Wykorzystali dwa czasy w tym tiebreaku. Dawid Murek nie zepsuł zagrywki, nie zepsuł. Piłka wraca na naszą stronę. Trzeba wyprowadzić kontrę. Gruszka po bloku. Jeszcze grają Brazylijczycy. Żywa skacze. My stawiamy blok. Blok. Paweł Zagumny. Pierwsze naprawdę duże sukcesy tej reprezentacji przyszły w roku 2006, kiedy objął ją argentyński trener Raul Lozano. Wprowadził on wiele zmian, począwszy od metod treningowych, przez reżim odżywiania, a także takie decyzje personalne. Łukasz Kadziewicz wspominał m.in., że trener kiedyś wezwał go i nakazał mu zrobić taką imprezę, żeby zawodnicy zapomnieli o stresie związanym z tym właśnie turniejem, z Mistrzostwami Świata. Na Mundial nie pojechał jednak jeden z liderów reprezentacji, czyli Dawid Murek, który przez kontuzję mięśnia czworogłowego uda niestety musiał zrezygnować z tych występów, a jego miejsce zajął młodszy od niego o kilka lat Michał Bąkiewicz. Sam Murek twierdzi, że nie żałuje tego, ponieważ gra z kontuzją wtedy na Mundialu w Japonii z pewnością skróciłaby jego karierę, a mimo tego, że ma już ponad 40 lat na karku, nadal jest czynnym zawodnikiem. Tamta kontuzja być może nie skróciła Murkowi kariery zawodniczej jako takiej, ale na pewno przyczyniła się do szybkiego zakończenia kariery reprezentacyjnej, ponieważ w 2007 roku ze względu na zły stan zdrowia Murek zrezygnował z występów z orzełkiem na piersi. Powiedział, że chciałby się wyleczyć i być w 100% sprawny i gotowy do gry w kadrze, a w 2008 roku ostatecznie zakończył swoją reprezentacyjną karierę i jego licznik zatrzymał się na 277, z tego co dobrze pamiętam, spotkaniach, a w 2009 doznał kolejnej koszmarnej kontuzji, której pełnej specyfikacji niestety nie jestem w stanie powtórzyć, więc pewnie gdzieś to wyświetlę na ekranie. I tak naprawdę całe siatkarskie środowisko, łącznie chyba z samym zawodnikiem i kibicami, wszyscy myśleli, że to już definitywnie zakończy karierę tego siatkarza.
On sam przyznał potem, że lekarz już po operacji powiedział mu, że groziła mu amputacja nogi. I jak sam twierdzi, na szczęście dowiedział się o tym dopiero po operacji, a nie przed nią, bo wtedy by na pewno spanikował i nie wiadomo, jakby się to skończyło. Murek jednak wrócił do uprawiania sportu i tak jak powiedziałem, do dziś jest czynnym zawodnikiem. Jeszcze niedawno występował na parkietach Plus Ligi, natomiast teraz gra w pierwszej lidze w swoim dawnym klubie AZS Częstochowa. Z tą obroną Paweł Wojcki, ale już jest następna akcja. Wika, cięknie Dawid Murek. No ale nie ma komu atakować. Nie no ma komu. Wrócił Dawid, coś nieprawdopodobnego, ależ to jest akcja. No to jest akcja chyba, Wojtek, tego sezonu. No, jeśli to odwróci mecz, to będzie to naprawdę akcja. No coś niesamowitego. Akcja pucharu. Proszę zwrócić uwagę, Dawid, gdzie on jest? Prawie w bandach reklamowych i wraca teraz do ataku. Za słupkiem zdążył robić. Zasnęli troszkę blokujący Częstochowy, ale... Niestety kontuzje również bardzo mocno odbiły się na stanie zdrowia Sebastiana Świderskiego, drugiego bohatera naszego dzisiejszego odcinka, i to one zakończyły jego karierę. Był to zawodnik bardzo dynamiczny, skoczny, zawsze dający z siebie 100% i tak bardzo energetycznie podchodzący do uprawiania sportu. Niestety dało mu się to we znaki. Od zawsze miał problemy z kolanami, między innymi nie mógł wystąpić na przykład w turnieju finałowym Ligi Światowej w 2001 roku w Katowicach, o którym opowiadałem. A później, również w okolicach 2009 roku, jego stan zdrowia bardzo, ale to bardzo się pogorszył. W lipcu 2009 roku Świderski zerwał ścięgno Achillesa i ta kontuzja wykluczyła go z udziału w Mistrzostwach Europy w Turcji, które Polacy wygrali. Świderski zdołał się podnieść, wyleczył kontuzję, wrócił na ligowe, a także reprezentacyjne parkiety. Niestety w listopadzie 2010 roku zerwał mięsień czworogłowy uda podczas meczu ligowego z Asseco Resovią. Fizjoterapeuci zablokowało tak, się Zagubny kolano. Paweł pokazuje, żeby nie zmian. Zobaczmy raz jeszcze Sebastian Świderski. Zdaje się, że to jest właśnie to jego kontuzjowane kolano, z którym zmagał się przez całe lato. Wcześniej Achilles, teraz kolano. Będzie można dokładnie zobaczyć już tu przy wyskoku. Zdaje się, że uciekła mu noga. Przy wyskoku tak jest. Nie była to jego ostatnia kontuzja w życiu, ponieważ czwórka dała o sobie znać także w grudniu 2011 roku, co przyczyniło się do tego, że w marcu 2012 Świderski ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery. Murek i Świderski to dwaj przyjaciele, którzy wychowywali się siatkarsko od wieku nastoletniego i razem zdobyli m.in. złoty medal Mistrzostw Świata Młodzieżowców w 1997 roku. Między sobą rozstrzygali tytuły Mistrza Polski w latach 1997-2003, po czym obaj wyjechali za granicę. Świderski do Włoch, a Murek do Grecji, a później również do Włoch. Kiedy grali w tej samej włoskiej lidze, Murek opowiadał kiedyś, że bardzo regularnie odwiedzali się, mimo tego, że Świderski grał w Perugii, a Murek w Modenie, czyli oddzielone miejscowości te są oddzielone od siebie około 300 km i było to o tyle utrudnione, że Murek nie miał prawa jazdy i zawsze ktoś go musiał do tej Perugii podwozić. Obaj zawsze byli kluczowymi postaciami zarówno reprezentacji, jak i swoich klubów i obaj niestety przez kontuzję nie zdobyli najważniejszych medali w swoim życiu. Świderskiego ominęło złoto Mistrzostw Europy, natomiast Murka srebro Mistrzostw Świata, choć bardzo możliwe, że gdyby nie kontuzja właśnie sprzed tego turnieju, to również on cieszyłby się z Mistrzostwa Starego Kontynentu. Obaj występowali na tej samej pozycji przyjmującego i jako duet skrzydłowych polskiej reprezentacji fantastycznie się uzupełniali. Mimo tego, że obu z nich brakowało trochę warunków fizycznych, ponieważ Świderski miał 193, a Murek 196 zaledwie centymetrów wzrostu, to byli świetnym uzupełnieniem, ponieważ Świderski był niezwykle skocznym, dynamicznym, takim zawsze grającym na 100% i na siłę zawodnikiem, natomiast Murek bardzo technicznym, myślącym, grającym lekko, dokładnie, po kierunku, zawsze mającym niekonwencjonalny pomysł na rozegranie akcji, a także był obdarzony świetnym, bardzo mocnym serwisem i bardzo dokładnym przyjęciem, co później pozwoliło mu się przestawić na libero w czasach, kiedy grał już, nazwijmy to, podeszłym sportowym wieku jeszcze w Plus Lidze. Pozwoliło mu to przedłużyć jego karierę.
Jako mały chłopak właśnie w tych czasach odrodzenia polskiej siatkówki bardzo często jeździłem z rodzicami na mecze tej reprezentacji. Bardzo miło wspominam. Bardzo byłem wtedy wkręcony w to wszystko. Oglądałem wszystkie mecze jak tylko mogłem. I do dzisiaj nie ma dla mnie lepszego siatkarza niż właśnie Sebastian Świderski. Bardzo żałuję, że nie mógł on zakończyć swojej kariery tak jak chciał, że przerwały ją urazy, kontuzje. Dlatego do dzisiaj cały czas bardzo mocno kibicuję temu drugiemu, czyli Dawidowi Murkowi, żeby chociaż on mógł swoją karierę zakończyć na własnych zasadach, czego jemu i wam życzę. Powiedzcie mi teraz, kto jest waszym ulubionym siatkarzem teraźniejszym albo właśnie z przeszłości. Ja swój typ już powiedziałem. Napiszcie mi w komentarzu kto i dlaczego. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czołem klasę!